Dobry wieczór, cześć siemanko, cześć Karol z Fundacji P***. Przedstawia się jako człowiek, który ma pomysł na to, jak zebrać tak duże pieniądze. Słuchajcie, idę z ojcem robić 16 baniek. Jest mi ciężko, ponieważ zostałam sama z nim i sama o niego walczę. Nie ma dnia, żebym nie płakała. Jest ktoś jeszcze na ten moment w Polsce, kto idzie dookoła Polski i zbiera pieniążki dla dziecka chorego na nowotwór? Karol Z oferował pomoc w zbiórkach na rzecz chorych dzieci polegającą na charytatywnych pieszych wędrówkach przez Polskę. W jego obietnicach rodzice pokładali wielkie nadzieje. Pani Marta była jedną z matek poszukujących funduszy na drogi lek dla swojego syna. To była zbiórka na 9,5 miliona złotych. Mój syn ma zdiagnozowane SMA typu pierwszego, rdzeniowy zanik mięśni. Pan Karol sam zgłosił się do nas, do mnie, zaproponował swoją pomoc, którą początkowo przyjęłam. I w momencie, w którym przyszedł do ludzi, którzy mi pomagali, którzy zbierali pieniądze dla mojego dziecka, zaczął się mały koszmar z jego udziałem. A za wami nie pójdzie nikt. Bo prawda zawsze się obroni. Szmato! Suko! Wyzywał wszystkich, obrażał. Ludzie byli oburzeni jego zachowaniem i po prostu zaczęli uciekać. Zostawałam z coraz mniejszą liczbą ludzi, którzy mogliby pomóc zebrać mi pieniądze. I wtedy powiedziałam stop. W takim razie... Podobne wsparcie Karol Z proponował także innym rodzicom. Ponieważ terapie były niezwykle kosztowne, rodzice okazywali wdzięczność za każdą oferowaną im pomoc. Proszę powiedzieć, na czym polega schorzenie Krzysia? Choruje na dystrofię mięśniową duszona. To jest choroba śmiertelna. Co może być ratunkiem dla pani syna? Terapia genowa w USA. Ile kosztuje ta terapia? 15 milionów złotych. On sobie wymyślił taki plan, że jedno z rodziców będzie z nim szło po Polsce i on za to chciał na początku 3% od całej kwoty naszej zbiórki, czyli od tych 16 milionów. Po pewnym okresie współpracy rodzice spotykali się z ogromnym rozczarowaniem. Okazywało się, że Karol Z stosuje wątpliwe metody prowadzenia i rozliczania zbiórek, a jego zachowania pozostawiają wiele do życzenia. Nie pójdę na to. Współpraca z panem Karolem zakończyła się tak, że bardzo odsunął ludzi od mojej zbiórki. Nawyzywał moich wolontariuszy od najgorszych. Oczekiwał ode mnie 450 tysięcy. Przestraszyłam się po prostu, że chce mnie oszukać, wykorzystać. Wiedziałam też o jego problemach alkoholowych. Próbował nami manipulować, strasznie nam wjeżdżając na emocje po prostu, że na przykład no, kiedy ja mu zwracałam uwagę na przykład co do słownictwa, to on mówił, okej, tobie nie zależy na zdrowiu dziecka. I dostałam SMS-a, ty to masz jednak w głowie. Prowadząc tak dużą zbiórkę na terapię dla dziecka, jest się w bardzo ciężkich emocjach. Zdecydowaliśmy się na oficjalne zerwanie jakichkolwiek kontaktów z tym panem. Agresja ze strony Karola Z i hejt, z jakim spotykali się rodzice, wywoływały w nich ogromny stres. Gdy odmawiali dalszej współpracy, doznawali kolejnych przykrości. Czy w tym człowieku dostrzegła pani współczucie? Nie. On był od na samym początku bardzo arogancki, chamski, posługiwał się dużą ilością przekleństw w stosunku, mówię, do ludzi, chciał ich ustawiać po kątach. W momencie, w którym powiedziałam, że nie chcę jego pomocy, zostałam zwyzywana, zostałam obrażona i dostałam od niego filmik. W takim razie, chciałem pomóc, nie chciałaś już kolejny raz. Jeżeli twoje dziecko nie dostanie terapii genowej, to będziesz jedyną osobą, która do tego doprowadziła. Nie są to normalne zachowania, nie potrafię tego zrozumieć. Karol Z działał jako przedstawiciel fundacji założonej wraz z krewnymi w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dziennikarzami, szukamy fundacji. Łotaniemy bezcześnie. To na początku. Tak, tak, a tylko że tu jest zamknięte. Czy oni tu bywają? Nie wiemy.